Dzień dobry Państwu, Natalia Świętoń. Zapraszam na kolejne informacyjne wydanie Telewizji Brzostek. A w dzisiejszym programie wspomnienie koncertu w Madejczykówce oraz o kolejnym nadchodzącym wydarzeniu kulturalnym, literatura niczym ogniwo łączące pokolenia i kolejna z pigułek nowości inwestycyjnych w naszej gminie. Dowiemy się także, jak budować trwałe związki w miłości i szacunku od par, które noszą ze sobą bogaty bagaż wspomnień. A na koniec programu apel od burmistrza do wspólnego włączenia się w ważną inicjatywę. Na początek dzisiejszego programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do magicznego pleneru w otulonej klimatem Madejczykówce, gdzie Magda Hanausek, królowa bluesa, stanęła na scenie wraz ze swoją muzyczną rodziną, która dźwiękami swojej muzyki zahipnotyzowała całą publiczność. Który to już raz spotykamy się w tym miejscu? No, w tym miejscu spotykamy się trzeci raz. Jest mi niezmiernie miło gościć wszystkich tutaj u nas w domu rodzinnym. Wspaniała impreza, goście jak zwykle dopisali, koncert niesamowity, Magda dała czadu, także no coś wspaniałego. I będziemy co roku zmieniać konwencję, mam nadzieję, że co roku będzie troszeczkę inny gatunek muzyczny, fantazja i będziemy działać. Proszę nam w takim razie opowiedzieć o uroku tego miejsca. Urok tego miejsca jest niepowtarzalny, po prostu to jest miejsce, które kojarzy mi się z dzieciństwem, które kojarzy mi się z tym, że tutaj przyjeżdżałem, było wielkie gospodarstwo, zawsze tutaj się coś działo, była kultura, z tego domu wywodzi się mnóstwo, no przesadzam, ale iluś tam muzyków, którzy byli kuzynami, dalszymi, bliższymi i tak dalej, dziadek, pradziadek był organistą, także no to jest niesamowite miejsce, dla mnie niepowtarzalne, uwielbiam tutaj przyjeżdżać, uwielbiam tutaj tworzyć, coś samemu brzdękać, malować i tak dalej, także no wszystkich zapraszam w to miejsce. Będziemy się starać kolejne rzeczy organizować tutaj i myślę, że będzie ciekawie. To był wieczór, który niewątpliwie pozwolił na przeniesienie się w czasie przestrzeni. Tak właśnie wybrzmiewały komentarze słuchaczy podczas przerwy między pierwszą a drugą częścią występu Magdy Hanausek. To kobieta z niezwykłą energią, która po raz kolejny pozwoliła zgromadzić rzeszę zaciekawionych słuchaczy i spędzić miło ostatnie chwile lat. Jakie ma Pani odczucia po dzisiejszym koncercie? Jestem bardzo zadowolona i pozytywnie zaskoczona, bo nie myślałam po pierwsze, że istnieje takie super miejsce, jak tutaj ta miejscowość, w której się znajdujemy obecnie. Takie zabytki przepiękne, jak tutaj możemy zobaczyć, a poza tym tacy ludzie, bo po prostu feedback od publiczności był niesamowity. To granie to było po prostu mega fajne, naprawdę. Zawołaj mnie, gdy przyjdzie czas, przybiegnę, choć będę się bał. I tak rozkołysanie dźwiękami muzyki szykujemy się na kolejną podróż, tym razem w połowie muzyczną, a w połowie pędzlem zmalowaną. A konkretnie 22 października burmistrz Brzostku oraz kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zapraszają na Salon Muzyki Francuskiej połączony z wystawą malarstwa olejnego, które odbędą się w Domu Kultury w Brzostku. Wstęp wolny. Natomiast autorkami obrazów są Irena Czech i Maria Oprządek, które zapowiedziały, że obrazy te będzie można nabyć podczas wystawy. A gwiazdą wieczornego koncertu będzie laureatka licznych festiwali piosenki, mocno związana z francuską sceną muzyczną, Jaga Kowalik. A teraz o Szkole Podstawowej w Sieliskach Bogusz i o Publicznej Bibliotece w Brzostku, które wspólnie włączyły się do ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, czyli Narodowego Czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Znalazłszy się pod królem, przed królem zrobiłam dych aż do ziemi, głęboki i długo nie śmiałam spojrzeć na tyle uwielbiane oblicze wielkiego Ludwika. Widziu, słuchaj, Widziu, co tatku? Lubisz te malutkie, białe motylki? Ja w milczeniu pagórek ten pustynię ukazał. Ona też milcząc skinęła głową. Wiedziała, że tu zbiorowa mogiła. Wielki Boże, a po mojej śmierci to Ty uczynić jesteś gotów. Tak, to Ty uczynisz pewno, gdy tylko ja oczy zamknę. Jeżeli Wam się zdaje, że Wy to pierwsi wymyśliliście wszystkie te szlachetne uniesienia i wzniosłe idee, że Wy pierwsi poczęliście kochać i ziemię, i lud, i sprawiedliwość, popełniacie błąd gruby i grzech przeciwko sprawiedliwości. Ale zaraz nam przyniósł apostołowie ze swym gościem, który ani sekundy swych drobnych, odskrzypujących kroków nie zwalniając, uśmiechnął się i odpowiedział.
Niecałą. Przez całe to wydarzenie przeprowadził nas jeden z uczniów wspomnianej szkoły, a w samo czytanie fragmentów pozytywistycznej powieści Elizy Orzeszkowej zaangażowało się wiele osób, między innymi sam burmistrz wraz z małżonką, którzy czytali dla nas wprost nad Niemna. Kolejnymi specjalnymi gośćmi był kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Daniel Wójcik oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Sas, którzy dzielnie czytając fragmenty narodowej powieści zachęcali uczniów do wspólnego czytania. Gminne inwestycje drogowe coraz bliżej końca. Kolejne kroki w kierunku rozwoju i wygody zostały postawione m.in. w Zawadce Brzosteckiej. Obecny rok jest absolutnie rekordowy pod względem inwestycji na terenie gminy Brzostek, które są realizowane. W planie budżetowym mamy ponad 40 milionów złotych na wszystkie inwestycje, z czego bardzo duża część jest na inwestycje drogowe. Tylko na tego typu drogi, jak tutaj widzimy, czyli drogi wewnętrzne do gospodarstw, do domów, przeznaczonych mamy ponad 12 milionów złotych. Będzie to 55 odcinków o łącznej długości aż 21 km nawierzchni. Myślę, że jest to bardzo dużo. Oprócz tego realizujemy też inne inwestycje na osobnych kontraktach, ale położyliśmy w tym roku główny nacisk właśnie, żeby rozwiązać problem tych dróg dojazdowych do domów. Bieżący rok w Zawadce Brzosteckiej był bardzo bogaty w inwestycje. Na pewno najważniejsze są dla mieszkańców drogi. W tym roku to były 4 odcinki dróg bitumicznych. Droga na Sobczyka, droga na Wołowca, droga na Drechnego oraz droga na Dziedzica. Łącznie chyba około 800 metrów dróg asfaltowych. Bardzo to ułatwia dojazd mieszkańcom do własnych posesji, do własnych domów. Druga taka ważna inwestycja to są wodociągi. Jest to może mniej widoczne dla mieszkańców, ale cały czas ta inwestycja trwa. Tutaj bardziej zauważalne są przypompownia, która powstała tutaj koło pana Marka Wojnara oraz zbiorniki, które powstają na górach. To są takie duże inwestycje w Zawadce Brzosteckiej. Stoimy też tutaj, drodzy państwo, koło świetnej, pięknej, nowej altany wybudowanej właśnie przy nowej drodze asfaltowej na cmentarz. Mam nadzieję, że ta altana spełni swoje oczekiwania, czyli będzie to miejsce spotkań mieszkańców naszego sołectwa Zawadki Brzosteckiej, ale też i wielu turystów, którzy tu przyjeżdża. Można tutaj usiąść, odpocząć, można zapalić ognisko. Jest naprawdę piękne miejsce. Dofinansowane zostało to też z LGD Liwocz, sporą kwotą tutaj, więc mam nadzieję, że to będzie wykorzystane w sposób kulturalny i bezpieczny. Gołym okiem można zauważyć postępy na gminnych drogach. W miejscowości Zawadka Brzostecka powstały 3 nowe nawierzchnie za łączną sumę ponad 310 tysięcy złotych. Natomiast w Skórowej została położona masa bitumiczna na tzw. drodze na Dudka za kwotę 123 tysiące złotych oraz 2 nawierzchnie w miejscowości Przeczyca na tzw. drogach na Ramuta i Szpaka za ponad 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy zadowoleni, jednak oczekują jeszcze na uporządkowanie rowów i poboczy. Jest to nowa droga, jest to położona masa nowa bitumiczna. W długości może około 200 metrów. Całkiem nowa droga i nowa nawierzchnia z programu Polskiego Ładu. Czyli mieszkańcy zyskali zupełnie nową drogę do domu, więc można się spodziewać, że raczej są zadowoleni, prawda? Myślę, że tak, ale najlepiej może jakby mieszkańcy gdzieś tu byli w pobliżu, a chcieli się wypowiedzieć. Myślę, że po prostu oni by najlepiej wiedzieli. Uważam, że tak, że powinni być zadowoleni, dlatego że nigdy tutaj nie było takiej drogi, nie było takiej nawierzchni. Jest to tylko kilka domów, bo praktycznie około 6 domów, które korzystają z tej drogi. Myślę, że ta droga będzie im służyła nie na rok, tylko na kilka lat i życzę im dobrego użytkowania. Właśnie odbył się tutaj chyba remont bądź położenie zupełnie nowej nawierzchni. Proszę powiedzieć, jak to dokładnie wygląda? Tak, została położona nowa nawierzchnia na tym odcinku drogi. Tu był odcinek drogi ponad 120 metrów, gdzie była tylko twarda powierzchnia. Natomiast w momencie, kiedy były większe opady deszczu, ta droga stawała się nieprzejezdna, w związku z czym wnioskowaliśmy o położenie tej masy bitumicznej, którą została, jak widać, położona na odcinku 240 metrów. Wnioskowaliśmy o położenie masy bitumicznej, jak widać, od krzyżówki, ale ponieważ część drogi została również zniszczona, w związku z czym, jak były pieniążki, położono
jeszcze drugie 120 metrów, z czego mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Dzień pełen wzruszeń i pozytywnych emocji, które mimowolnie udzieliły się wszystkim zgromadzonym od par, które przeżyły ze sobą ponad połowę wieku. Ich niesamowite historie miłości to dowód na to, że właśnie ta miłość ma wielką moc i potrafi odpowiedzieć na wyzwanie czasu. Posłuchajmy o nich. Jak Państwo wspominacie ten wspólny czas? Może zapytam tutaj męża. No wspaniale. Od samego początku poznaliśmy się w liceum i do tej pory nasza miłość trwa. Czy coś powiedzielibyście tutaj młodszemu pokoleniu? Coś byście poradzili? Macie jakąś radę na to wspólne życie? No, na pewno tak. Bo to samo życie też kształtuje pewne sprawy, żeby w spokoju, w przyjaźni, w miłości przeżyć kolejne lata. A co pani by powiedziała młodemu człowiekowi? Ja bym powiedziała, że no, życie małżeńskie nie jest usłane różami. Są chwile piękne, przyjemne, ale są chwile ciężkie. I trzeba jakoś przetrwać, przytrzymać, nie pochopnie decydować o dalszym swoim losie. Jak państwo by podsumowali wspólne lata? Może tutaj zapytam pana. No, jesteśmy po 50 latach małżeństwa i na pewno ten okres teraz służy podsumowaniu. To, co było mniej wesołe, może smutne, zapominamy, a pamiętamy te przyjemne, wspaniałe chwile spędzone ze sobą. Oczywiście. A zapytam Państwa jeszcze o jakąś wspólną radę dla młodego pokolenia. Co Państwo byście poradzili młodym, którzy teraz będą brać ślub? Ja uważam, że życie jest piękne, gdy jedno serce drugie rozumie, gdy jest wsparcie wzajemne, zrozumienie, no i miłość oczywiście, to chyba nie ma nic lepszego. A co Pan powiedział? Podpisuje się Pan pod tymi słowami? Tak, tak, podpisuje się. Miłość to uczucie najwyższego rzędu, ale przede wszystkim nie ślepa. Szacunek do drugiego człowieka, bo jeżeli nawet ten drugi, czy ta druga popełnia błąd, to odpowiednio należy do tego podejść, wybaczyć. Tu nasuwają mi się słowa papieża Franciszka, który był kilka lat temu w Krakowie i mówił, że jak brakuje nam na co dzień słów proszę, dziękuję, przepraszam. Wyjątkowe chwile wręczania upominków, medali, przemówień i wspólnego świętowania. Uśmiechy, wzruszenia i karta czasu wypełniona po brzegi wspomnieniami, tymi dobrymi i też tymi trudniejszymi, które, jak podkreślali jubilaci, są bardzo ważne. Na koniec programu burmistrz Brzostku zaprasza do wspólnego zaangażowania się w coroczną listopadową kwestę na cmentarzach w naszej gminie. Apeluje, by zadbać o groby przodków, ożywić tradycje i podzielić się wspólną modlitwą. To piękny gest, który pozwala na pielęgnowanie naszej tożsamości i wzmacnianie więzi społeczności. Zgodnie z obietnicami z kwesty ubiegłorocznej udało nam się zebrać tyle środków, że odnowiliśmy dwa nagrobki. Odnowiliśmy najstarszy, ten, który jest tutaj obok mnie, nagrobek szewca Trzesiewskiego. Brakuje tutaj jeszcze kopuły zewnętrznej, ale ona już na 1 listopada będzie też przygotowana, więc mamy odnowiony ten najstarszy na naszym cmentarzu nagrobek oraz drugi notariusza Antoniego Furgalskiego, ojca braci Furgalskich, jeden żołnierz Józefa Piłsudskiego, drugi pułkownik Wojsk Polskich z okresu kampanii wrześniowej. To są te zadania, które wykonaliśmy ze składki ubiegłorocznej. Natomiast co chcemy robić w tym roku? Mamy dwie propozycje i liczymy na to, że hojność Państwa będzie nie mniejsza niż w latach ubiegłych i uda nam się odnowić dwa pomniki. Jeden to jest księdza Jaracza i proboszcza Patockiego, które są przy kapliczce. Natomiast drugi, mamy taki nagrobek, który nie wiemy do kogo należał, ale jest on bardzo ciekawym ze względów pewne walory artystyczne ma i chcielibyśmy go odnowić i poświęcić go wszystkim tym, którzy tutaj na tym cmentarzu w Brzostku zostali pochowani od momentu założenia cmentarza
w końcu XVIII wieku. I to by było takie miejsce, gdzie można byłoby zapalić niż poświęcić go tym, którzy tutaj na tym cmentarzu spoczywają. Oczywiście trwają też jeszcze inne prace na cmentarzu. Remontujemy trzeci już cmentarz żołnierzy z okresu I wojny światowej i w ten sposób wszystkie trzy cmentarze, które tutaj mamy na tym naszym głównym cmentarzu w Brzosku, będą już w tej chwili odnowione. Oczywiście będą prace trwały na grobkach w siedliskach Bogusz, gdzie strażacy prawdopodobnie w tym roku oddadzą drugi już nagrobek należący do rodziny Boguszów. Troszkę większe problemy będziemy mieli w Przeczycy, bowiem ze względu na to, że cmentarz ma zgłoszone do konserwatora mogiły, musimy przedstawić taki specjalny program i ten program będziemy konstruować i przygotowywać, więc te główne prace ruszą w przyszłym roku. I tak zbliżamy się do końca dzisiejszego programu informacyjnego. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i zapraszamy na kolejne wydanie Telewizji Brzostek.